Witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w tych pięknych warunkach we Francji cały czas. I mamy przywilej zrobić pewien wywiad z wyjątkowym człowiekiem. Ta seria, w której jesteśmy, jest związana właśnie z liderami. Z zachęcaniem ludzi do bycia liderem, do wspierania, do pójścia w służbę, do zainteresowania się tym tematem. Więc jedną osobą, którą dzisiaj troszeczkę będzie to ugryziony temat zupełnie inaczej. Więc tak, oficjalnie witam Cię, Krzysztofie Jezuito. Siejemy, pomnażamy. Jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Krzychu Jezuita, jak określa siebie na Instagramie i na TikToku, to jest też ważne, warto go sprawdzić. I od razu pierwsze pytanie. Co to znaczy ekumenizm? Jak rozumiesz ekumenizm? Dlaczego jest dla ciebie to ważne? Dla mnie ekumenizm w tym momencie, taki praktyczny, który mnie dotyka, przemienia, ma wpływ, to wymiana darów. Wymiana darów. Spotkanie i wymiana darów. Właśnie wracam z konferencji prowadzonej przez pastora z Berlina. Jestem do głębi poruszony tym, co on w sobie nosi. Mówił treści, które znam, ale mówił w taki sposób, że kurczę, ten człowiek nosi w sobie ojcostwo i chcę go spotkać, chcę mu to powiedzieć, jak jest wspaniałym człowiekiem, że mnie inspiruje. I że mi to dał, ja to wziąłem, nie postawiłem granicy, że on jest protestantem, ja jestem katolikiem. I tu się według mnie zaczyna ekumenizm. Kiedy mam przestrzeń na spotkanie, kiedy mam pokorę, żeby brać, a nie być tym, który poucza, który mówi, jak jest. Czy można w takim razie tą wymianę darów rozumieć na przykład? Ja kojarzę projekt Marcina Zielińskiego Chwała Mu, za którym od strony technicznej stoi bardzo dużo protestantów. Czy to też można nazwać pewnym ekumenizmem? Że na przykład ktoś potrafi kręcić, ktoś potrafi zajmować się dźwiękiem i na przykład właśnie. To jest część. Ja też to co powiedziałem, to co jest dla mnie najważniejsze i praktyką w tym momencie. Na pewno ekumenizm to też stawanie w trudzie uzgadniania doktryny, szukania języka wspólnego, wspólna modlitwa. Ale to, o czym mówisz, no bo tak, protestanci bardzo w sobie to wykształcili, nie? Jakość mówienia o Ewangelii w sensie wizualnym, transmisji i tak dalej. Jest duża dbałość o tę stronę wizualną i my się możemy tego uczyć. Są wypracowane pewne już jakieś, nie wiem, procedury, fundacje itp., które mogą usłużyć Kościołowi, czy ludziom z Kościoła katolickiego. No mi się to podoba. Ja w ogóle mam taką teorię, nie wiem czy jest prawdziwa, ale że Kościół protestancki w Polsce mógłby być takim Barnabą dla Kościoła katolickiego Pawła. Ale to taka moja teoria, nie wiem czy prawdziwa, czy nie, ale ciekawa. No nawet jak się spojrzy na, już no wiele lat temu, Franciszek Blachnicki, on się w dużej mierze inspirował, zakładając Ruch Światło Życie, też braćmi z kościołów protestanckich. I pieśni, i styl ewangelizowania. To było nowe w tamtym czasie. Wtedy też jakby na soborze Kościół tak odważnie powiedział, nie? Że ekumenizm to jest też wymiana darów. To jest wymiana darów. Franciszek też super o tym mówi, że nawet jeżeli nie możemy się wspólnie modlić, to możemy wspólnie pracować, możemy wspólnie być z ubogimi. To jest taki ekumenizm miłosierdzia, miłości, bardzo taki podstawowy, ale wcale nie gorszy, nie mniejszy niż na poziomie wspólnej modlitwy. Rozumiem. No ja jestem za. No, nie słyszałem jeszcze takiej opinii, takiego podejścia, ale osobiście mi się podoba i rzeczywiście wierzę w to, no, bo gdzieś to czuję. Jak to się stało, że jesteś dziś tu, jesteś jezuitą, ale taki początek bardziej pod tytułem byłem załóżmy niewierzący i co się wydarzyło, że aż doszedłeś do tego miejsca? Momentem zwrotnym dla mnie był związek z dziewczyną, która była ateistką, była niewierząca. Ja byłem trochę, można powiedzieć, w kryzysie wiary. Byłem katolikiem, ale przestałem rozwijać gdzieś to, co dostałem, jakiś zalążek, nie? Tej wiary i spocząłem na takim, na powinności. Na tym, że w niedzielę chodzę na mszę, w piątek nie jem kiełbasy i staram się mówić paciorek, nie? Ale związek z tą dziewczyną, dzięki Bożemu miłosierdziu, Bóg pozwolił mi jakby skonfrontować się ze swoją biedą właśnie przez osobę niewierzącą. Bo przy niej ja się jakby odnalazłem w tym, że no nie mam wiary, nie mam jak ci przekazać, nie jestem w stanie obronić tego, dlaczego mamy nie współżyć ze sobą przed ślubem i tak dalej. No bo dla mnie wiara jest trochę, jest bardziej wiedzą teoretyczną, czy zbiorem
przekonań, zbiorem praw, które mam wypełniać. I ten moment spotkania z nią i takiej tej zmagania się, nie? Że z jednej strony mieszkałem z nią, próbowałem budować związek, ale z drugiej widziałem, że nie mam wiary i że to nie pomaga. Nie? I tam Bóg mnie znalazł w miejscu takim bardzo prawdziwym. Zacząłem się modlić nie dlatego, że powinienem, tylko miałem rozdarte serce, bo chciałem z jednej strony być w porządku wobec Boga, być w porządku wobec niej. Chciałbym, żeby moi rodzice byli ze mnie zadowoleni, a nie krzywili się, że mieszkam z dziewczyną przed ślubem i tak dalej. I chciałem to wszystko pogodzić, a się nie dało. Miałem rozdarte serce i w bezradności stanąłem przed Bogiem, modląc się w duchu i prawdzie. Mówię, Boże, pomóż, bo modliłem się nie dlatego, że muszę paciorek odmówić, tylko dlatego, że potrzebowałem wylać swoje serce. I to był początek. Początek. A później za jakiś czas rozstanie, wspólnota. Dużo się uczyłem od wspólnoty. Zupełnie jakby nowy obszar. Ale masz na myśli, w kościele się dla mnie otworzył. Bo jak trafiłeś do wspólnoty? Bo jakby... Byłem głodny. Byłem głodny. To tak jak ja dziś. To tak jak ja dziś. Ale powiedz, bo jakby może niektórzy nasi widzowie nie wiedzą, co oznacza, że znalazłem wspólnotę, że byłem głodny, żeby dotrzeć do wspólnoty. Jak to się znajduje? Czym jest wspólnota dla ciebie? Wspólnota, środowisko wiary, ludzi, którzy w sposób świadomy bardzo wierzą, modlą się nie tylko tymi modlitwami, którymi powinni się modlić, ale modlą się też z potrzeby serca, spontanicznie modlą się za siebie nawzajem, mają też więzi, nie są anonimową zbieraniną gdzieś w kościele, ale mają relacje, troszczą się o siebie nawzajem. Czyli to są ludzie tacy, czyli to jest w ramach Kościoła katolickiego, mogą być takie ale grupy? Dokładnie. Ja trafiłem akurat do duszpasterstwa akademickiego. I to była ta wspólnota Odnowy Kontakt. Tak, nie od razu, ale tam oni prowadzili rekolekcje ewangelizacyjne i przez te rekolekcje się kupiłem sobie Pismo Święte. Katolik wierzący, praktykujący po 20 paru latach kupił sobie Pismo Święte i zacząłem czytać nie na konkurs biblijny, tylko jakby z potrzeby serca. To było zupełnie inne czytanie niż kiedyś jako ministrant czytałem na konkurs biblijny. Zacząłem wierzyć, że to, co tam jest, jest dla mnie też dziś. I zacząłem też tego doświadczać przez modlitwę wstawienniczą, przez to, że Bóg dawał mi coraz więcej wolności. Poznawałem Boga jako Ojca w Jezusie. Ja byłem całe życie podporządkowany opiniom innych ludzi. Jak żyłem w akademiku, no to tak, tam gdzie trafiłem, w takie środowisko, to tak żyłem jak oni. Żeby być wszędzie pogłaskanym po główce. A jak Bóg mnie zaczął uczyć, dawał mi doświadczać, że jestem synem, że nie muszę żebrać o atencję, to powoli się powiększała taka wewnętrzna wolność, że mogłem odkrywać, co to znaczy być sobą. I też mi w tym wspólnota pomagała, bo to było środowisko miłości, przyjęcia. Ja tam przychodzę i widzę, że nie muszę przed nimi udawać. Od razu na dzień dobry jestem przyjęty. I skoro nie muszę udawać, no to kim mam być? Muszę odkryć, kim jestem powoli i się tym stawać. I to mi dawało odwagę później, żeby nawet zakwestionować 7 lat studiów i pomyśleć o tym, kurka, nie muszę. Jakby to nie jest tak, że skoro zacząłem, to teraz będę całe życie nieszczęśliwym inżynierem, bo powinienem. Mogę żyć, robić coś innego. To jak to się stało, że odkryłeś w swoim może sercu, czy Bóg do ciebie przemówił, że w pewnym momencie właśnie rzuciłeś te studia, zostawiłeś drogę inżyniera, jak to określiłeś, no i poszedłeś właśnie w służbę? Bóg był bardzo łagodny, bardzo delikatny i nie nakazał mi nic. Tam nie było żadnego mocnego głosu. I to się wpisało bardzo mocno w taką moją tendencję życiową przerzucania odpowiedzialności za moje życie na innych ludzi. Ja czekałem, aż ktoś inny mi powie, gdzie się spełnię, gdzie będę miał bezpieczną pracę. Tak trochę wybrałem studia. I dlatego, myślę, Bóg nie przyszedł z żadnym mocnym głosem, ale pomagał mi coraz bardziej zaufać sobie. I nawet jak do mnie przemawiał przez słowo, przez modlitwy wstawiennicze w innych kwestiach, uczyłem się rozpoznawać głos Boga i go doświadczałem, to kiedy stanąłem przed nim z tym pragnieniem właśnie czegoś więcej, życia w bezżeństwie ze względu na Królestwo Boże, to on ucichł, wycofał się. I po czasie dał mi zrozumieć, że Krzyśku, gdybym dał ci znak, to bym cię nim zniewolił. Ja nie chcę niewolników, ja nie chcę pacynek, nie? Jeśli chcesz, Krzychu, ja cię będę błogosławił jako inżynierowi, jako mężowi, ojcu i tak dalej, ale jeśli chcesz, poznajesz tę drogę, widzisz, że cię tam ciągnie.
jeśli chcesz, to tam też będę z tobą. Ale też mi się podoba takie określenie, że Bóg jest dżentelmenem, że on jakby nigdy na siłę nic nie zrobi. No. Pierwszą rzecz, którą dał człowiekowi, to dał wolność. No. I to też jest niesamowite, że taką drogę wybrałeś, a ciekawa rzecz, właśnie, w razie czego, drodzy widzowie, wszystkie hałasy, które słyszycie, wynikają z tego, że jesteśmy w naturze, jesteśmy we Francji podczas festiwalu Welcome to Paradise, więc chcielibyśmy po prostu, żebyście zaznali tego, żebyście chociaż troszeczkę z nami tutaj byli, chociaż przez dźwięk. Więc wybaczcie nam, albo po prostu zapraszamy. Ciekawa rzecz, bo ja nazywam się Krzysztof i jakby super, nigdy do siebie nie mówię Krzychu. Jak odkryłeś, właśnie jak, skąd to odkryłeś, że Krzychu? Że tak nagle, że nie wiem, ktoś do siebie tak mówił, czy po prostu wymyśliłeś sobie taki nick na Instagramie? Krzychu Jezuita, że na przykład Krzysztof Jezuita nie było zajęte i to Krzychu. Tak zaczęli do mnie mówić współbracia w zakonie. Przed zakonem tak raczej nikt do mnie nie mówił. I pamiętam, byłem bardzo poruszony jednym wydarzeniem. Jak wstępowałem do zakonu, to mnie przyjmował jeden z prowincjał. Byłem w ogóle przerażony, nie? Bo mówię, prowincjał na pół Polski, to jak arcybiskup. Drżałem przed tym spotkaniem, ale okazał się być takim bliskim człowiekiem. No super, mega. Czułem się bardzo partnersko w tym spotkaniu, ale po wstąpieniu zmienił się prowincjał. I on mnie, nie znał mnie, nigdy mnie nie widział i spotkał mnie gdzieś tam na korytarzu i pomachał ręką. O, hej Krzychu. Boże, prowincjał zna mnie po imieniu, jeszcze tutaj nikt mi zapodaje. I mi się to spodobało, ale współbracia tak do mnie mówili i jakoś siedzi, nie? Siedzi. Nie wiem, czy Bóg by też tak do mnie mówił. Czasami tak. Czasami tak mówi. Krzyśku, bardziej mówi Krzyśku. Krzyśku. Ciekawe, to jest w ogóle ciekawe. Właśnie jak Bóg do mnie mówi? Czy Krzyś, czy Krzysztof, czy Krzychu? Interesujące. W ogóle to jest dobre imię. Mi się podoba to imię, bo to jest ten, który przynosi Chrystusa. Amen. Więc a propos tego tematu, tego, który przynosi Chrystusa, jesteś, zaprosiliśmy cię ze względu na to, że wiemy, jak wygląda twoje życie, jak funkcjonujesz, że jesteś wierzącym człowiekiem, że rzeczywiście inwestujesz w ludzi, jesteś liderem dla nich. I takie mam pytanie odnośnie tego, no bo jesteś, reprezentujesz Boga też w świecie social mediów. To jest takie, może być trudne dla niektórych, ale taka jest prawda. Język młodego człowieka to jest język też social mediów. Skąd na to pomysł, że nagle właśnie, bo kurczę, masz dużo followersów i nie followujesz mnie, a ja cię followuję. To muszę zmienić. A? Znaczy nie muszę, nie muszę, chcę. O! Skąd pomysł? Wiesz co, jak kończyłem po prostu też jakby spontanicznie odnajduję się w social mediach. Do tej pory odnajdowałem się na Facebooku. Widzę, że moje przemyślenia mogą być jakoś wartościowe. Lubię wchodzić w polemikę i szukać bardziej spotkania, jedności nawet na poziomie tych mediów, gdzie ludzie się tam kłócą cały czas. Nie? Więc to jest dla mnie cenne miejsce szukania ludzi, ale też bycia takim głosem pojednawczym. A tuż przed zakończeniem studiów z filozofii wiedziałem, że będę posłany do pracy w Szkole Kontaktu z Bogiem i w powołaniówce. Czyli że będę... Szkoła Kontaktu z Bogiem to są rekolekcje w ciszy, w milczeniu dla młodych. I wiedziałem, że będę potrzebował być jeszcze bardziej w mediach, żeby móc być blisko młodych ludzi. I zacząłem się uczyć Instagrama bardziej i bardziej i rozpoznawałem, że to jest dla mnie. Że mocno skraca dystans, mi leży na sercu, żeby być takim człowiekiem bliskim. Nie pouczać z góry, ale być, słuchać, być w kontakcie, odpowiadać na to, co się dzieje, co się wydobywa z tego drugiego człowieka. No i więc na Instagramie znajduję taką przestrzeń. Uczę się tego też i jest to trudne, tak jak mówisz. Bo to jest bardzo kuszące, można się utożsamić z tymi followersami, z tymi liczbami. Mogę zacząć oceniać jakość mojej pracy poprzez pryzmat liczb. Ale Bóg mnie uczy, że to jest dar. Że to jest dar, że wykorzystuje pewne moje zdolności i takie cechy wrodzone, na które nie miałem wpływu. I mogę je użyć teraz fajnie w świecie social mediów. Ja się cieszę, że to robisz, bo mam świadomość, że docierasz do ludzi. Konkretnych ludzi. Że na przykład ktoś inny, kto, nie wiem, w inny sposób służy, no to nie dotrze do tych ludzi, do których ty możesz dotrzeć. I też ciekawie powiedziałeś odnośnie tego skracania dystansu. Rzeczywiście to skraca dystans. A już takim hardkorowym skróceniem dystansu to jest chyba TikTok. Ja nie rozumiem jeszcze TikToka, ale widziałem, że działasz. Tak, ale na razie centrum moim jest Instagram. Jakbym się teraz rozbił na kilka platform, to straciłbym właśnie to umiejętność bycia tam obecnym, abym był producentem treści bardziej, tak mi się wydaje. A powiedz... Bo nie ma po prostu takiej pojemności, żeby być jakby wszędzie zaangażowanym wszędzie, żeby tam być osobą, a nie tylko... Więc w razie czego zachęcam, abyście obserwowali, nikt to... Krzychu Jezuita. Krzychu Jezuita. Krzychu podkreślnik
Jak będzie 100 tysięcy obserwujących w momencie, kiedy to odtwarzamy, to będzie nieźle. Mam ciekawy przykład też, jak Bóg błogosławi w tym moim działaniu, bo czasami jest tak, że tam nic nie wzrastają ci followersi i tak dalej, ale ostatnio, tak jak miesiąc temu, jak to nagrywałem, przed tym nagraniem miesiąc, miałem swoje urodziny i przed urodzinami z kilka tygodni wcześniej zaczęło coś się dziać, że nagle Instagram zaczął rosnąć. I w ciągu miesiąca z 12 tysięcy zrobiło się 18 tysięcy. To dużo. To dużo. I pik tego wzrostu był w mojej urodziny. Naprawdę? Kurczę. No. Pan Bóg ma poczucie humoru. I to był czas, kiedy on mnie uczył: Krzychu, to jest łaska, to jest dar, to się dzieje, nie przywiąż się do tego. No tak, rzeczywiście, bo można budować swoją tożsamość na ilości tych wszystkich liczb i w ogóle. Ja nie mam tak dużo, ale no nic, nie umiem, po prostu nie umiem Instagrama. A może masz jakieś takie świadectwo związane z jakąś taką jedną rzecz, jedna osoba się pojawiła, która napisała do ciebie i jakoś poszło to w stronę jakiegoś cudu dla niego, dla niej? To są takie małe, niespektakularne cuda. Często jak piszę do mnie dużo osób i nie mam też jakby sił i czasu, żeby z wszystkimi rozmawiać, ale jak pisze do mnie ktoś, kto jest na obrzeżu kościoła albo poza kościołem, ktoś, kto jest w związku niesakramentalnym, osoba homoseksualna i tak dalej, to staram się wtedy jakby rzeczywiście wysłuchać i przemówić do tego człowieka, szukać serca Boga i mocno zachęcać, mówię, walcz o siebie, nie daj się wykluczyć z kościoła. To, że sakramenty nie są jedyną drogą bycia w relacji z Bogiem. Walcz też o sakramenty, ale jeżeli nie możesz, to bądź jakby bezczelny w tym szukaniu kontaktu z Bogiem, również w kościele, nie? I mówię tej osobie, że Bóg widzi jej trud, widzi jej zmaganie, że to jest niezwykle cenne, że ona mimo tego też poranienia, odrzucenia, którego doświadcza, że jest. I często ludzie wtedy, że nie wiem, co się z nimi dalej dzieje, ale dają taką odpowiedź, no, że się poryczały na przykład, że będą walczyć, szukać, że chcą być blisko Boga. I to nie są, nie wiesz, nikomu noga nie odrosła i tak dalej. No ale... Ale no, walczę o serce tego człowieka. Wiesz, dla mnie najcenniejsza rzecz, no niebo nie cieszy się wtedy, kiedy komuś noga odrośnie, tylko kiedy człowiek zostaje zbawiony. Amen. To też jest dla mnie ciekawe, że niebo to chyba jest miejsce, gdzie tam naprawdę cały czas panuje taka prawdziwa, dobra impreza. No bo każdego dnia ktoś się nawraca, każdego dnia ktoś podejmuje decyzję, a wiesz, to, że ty tak działasz, to też może być jakiś taki sygnał, jakiś taki moment wejść, że ktoś powie, po prostu się otworzy na Pana Boga. Panu Bogu czasami wystarczy powiedzieć: Boże, jeśli jesteś, albo Boże, zrób coś, błagam. Mam takie świadectwa, że osoby właśnie tak niespektakularnie, powolutku zaczęły, były pociągnięte ludzkimi więzami i zaczęły oglądać treści tak nieśmiało. I finalnie gdzieś się znalazły w miejscu wiary i ktoś po wielu latach poszedł do spowiedzi i doświadczył uzdrowienia. Mam takie na przykład, taki głos, takie świadectwo. Wow. Albo ktoś się zaangażował we wspólnotę, albo przyjechał na rekolekcję w ciszy i doświadczył, i tam doświadczył czegoś więcej. A ten Instagram to jest taki... No taka przynęta? Nie chcę mówić przynęta, ale słowo. No ale to jest taki początek. To jest taki też język rozmowy. Tak, tak, tak. No bo łatwiej jest napisać coś, no i też człowiekowi, któremu ty odpiszesz, to też dla niego jest ważna rzecz, że wiesz, masz nagle ileś tysięcy tych obserwujących, a znajdujesz na niego czas. To też jest cenne, no bo to jest dla niego rozmowa, no. A pierwszą rzeczą, którą Bóg robi z człowiekiem, to rozmawia. Więc właśnie, a propos tego, chciałem się ciebie zapytać, bo powiedziałeś, że jedna z osób na przykład poszła do wspólnoty, zaczęła służyć, to jak zachęcać młodych ludzi, bo jesteśmy w serii o liderach zachęcających do służby i ja sobie takim swoim myśleniem zaprosiłem ciebie ze względu na to, że to jest pole, gdzie ty możesz zachęcać ludzi do tego. No bo jest teraz troszeczkę kryzys tego, że coraz mniej ludzi idzie do kłopaństwa, coraz mniej pastorów się pojawia, coraz mniej ludzi chce służyć. I to jak zachęcać tych ludzi? Dobre pytanie. No przede wszystkim, gdybym miał ciebie zachęcić, to nie mów, że jesteś słaby, nie mów, że nie masz daru wymowy, że popełniasz błędy, że jesteś grzeszny, bo Bóg nie powołuje ludzi doskonałych. Ja kilka dni temu wyruszyłem na podróż kajakiem i usiedliśmy z koleżanką z tyłu naprzód. Płynęliśmy przez godzinę na odwrót, obracając się co chwilę. Mówię: Boże, jaka porażka, nie potrafię dobrze osiodłać kajaka. A stawiasz mnie przed ludźmi i mam do nich mówić i ich pociągać, poruszać ich serca.
Naprawdę czuję się nie na miejscu, czuję się słaby i grzeszny, i ciągle zmagający się, i ciągle, że nie mam ludzkiego autorytetu, żeby mówić do ludzi, żeby nimi przewodzić, ale wiem, że to jest dar i że Bóg jest ze mną i że mogę być słaby i mogę być takim liderem, więc nie bój się swojej słabości, bo to nie jest przeszkoda dla Boga. Bóg patrzy na serce, więc jak masz chociaż odrobinkę pragnienia, żeby dać się Bogu pociągnąć, to idź. I On wszystko tam dokończy dalej. A teraz na przykładzie ciebie właśnie, to jest ta klamra, którą chciałem tak założyć, to jest właśnie to, że ty jesteś, służysz w Instagramie tak naprawdę. To też jest służba. Jesteś liderem w tamtym miejscu dla tych młodych ludzi, gdzie ktoś może do ciebie napisać, odezwać się, skontaktować z tą, zobaczyć twoje życie i stwierdzić, ej, też tak chcę. No bo to chyba najlepsza rzecz, no. Tak mi się wydaje. No i też warto nie dać się zmylić tym liczbą tych followersów. Tutaj spotkałem kolegę, którego kiedyś przez internet, przez Instagrama poznałem, zaprosiłem do świadectwa online. I wiem, że on tak mówi, no bo ja mam mało followersów, ale mnie ludzie zapraszają. Mówię, Boże, nie chodzi o followersów. Mówię, niech tam będzie ich 10, 100 iluś. Chodzi o to, że Pan powołuje i Pan daje łaskę spotkania z jedną, drugą, trzecią osobą. A jak my będziemy rośli w synostwie, w tym, że jestem Bożym dzieckiem, że mogę doświadczać miłosierdzia, że mogę być słaby, jak ja będę rósł w tym, będę wolnym człowiekiem, coraz bardziej będę sobą, to naturalnie stanę się jakby liderem tam, gdzie jestem. No bo inni przy mnie będą mieli przestrzeń, bezpieczeństwo, wolności, będą mogli się sami stawać sobą. To jest bardzo proste. Ale fajnie powiedziane, bardzo mi się to podoba, co powiedziałeś. Żeby właśnie być w tym miejscu, w którym jestem i stawać się coraz bardziej takim Chrystusem dla ludzi, dawać tą przestrzeń do tej wolności, do tego, żeby mogli po prostu powiedzieć, bo czasami tak jak ja na przykład obserwuję taką osobę na Instagramie, ona mnie obserwuje, widzę, że ma duże trudy, jest w ogóle niewierzącą osobą całkowicie, jest z branży medialnej i widzę, że bardzo ciężki teraz czas przeżywa. I ja tam raz tylko napisałem, nie, że uwierz Boga, nawróć się, nie wiem, grzesznico. Nie, nie, w ogóle nic takiego. Po prostu napisałem do tej osoby, ej, jakby coś, to jestem. Wiem, że się nie znamy, jest to dziwne, co piszę, może dla ciebie, ale po prostu jakby coś, to jestem. Jakbyś potrzebował jakiejś pomocy. I ona była w szoku. Napisała do mnie, że jest w szoku, bo nikt tak do niej napisał. I że dziękuję, że to dla niej jest ważne. Że sam fakt, że napisałem, to jest kolejny sygnał, że warto żyć. I trudne to jest. Ale wydaje mi się, że fantastyczną robotę robisz, że jesteś dla tych ludzi. W przestrzeni, którą Bóg ci daje po prostu. Bo to jest twoje miejsce, to jest ten sposób życia. Więc dziękuję ci bardzo. Dzięki Krzychu. Czy masz może jeszcze jakieś... O, właśnie, dzięki Krzychu. To mi się podoba. Może to jest to. Ale nie, już jest ten Krzychu Jezu. To jest, ja mogę być Krzychem protestantem. No nie wiem. W każdym razie, może masz jakieś takie ostatnie wyzwanie, jakąś rzecz, którą chciałbyś przekazać naszym widzom. Może nie w kluczu przywództwa, liderstwa, ale jak powiedziałeś, Krzychu Jezuita, Krzychu protestant. Mega mnie to poruszyło, co powiedział tutaj na festiwalu brat Alois, że potrzebujemy walczyć o to, żeby moją pierwszą tożsamością jest to, że jestem chrześcijaninem, że jestem ochrzczony. Nie? I później dopiero jest ta konfesyjność nasza. Amen. Żeby najpierw stanąć razem. Nie? I to w duchu jedności. To ode mnie na koniec. Pięknie. A za nami w tle właśnie grają, uwielbienie trwa, więc w tych pięknych warunkach chcielibyśmy podziękować, że byliście razem z nami. Tobie dziękuję, że przyszedłeś, że się zgodziłeś. Dzięki za zaproszenie. I mam nadzieję, że kolejne rzeczy przed nami. No. I fajnie jest obserwować, bo jesteś młodym człowiekiem i fajnie będzie obserwować, co się dzieje dalej. Wiesz, może nagle 100 tysięcy albo TikTok w ogóle. No nie, no to akurat trochę się wygłupiam, ale bardziej myślę w kategoriach, że ciekawe, gdzie Bóg cię dalej pośle i w jakie miejsca cię postawi, żebyś mógł właśnie głosić młodym, bo tych młodych coraz mniej jest w Kościele, a Pan Bóg przecież walczy o każdego człowieka tak samo. Więc dziękuję, że byliście z nami i zapraszamy, abyście subskrybowali nasz kanał. Zachęcamy do followowania Krzysztofa Krzycha Jezuity na Instagramie, na TikToku i wszędzie, gdzie się tylko da. Zapraszamy, abyście byli razem z nami na Instagramie, Spotify'u, TikToku naszym, YouTubie, więc po prostu dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Jesteśmy dla Was. Chcemy się wspólnie razem uczyć i sprawić, żeby rzeczywiście ten świat był po prostu piękniejszy. Do zobaczenia.